ktoś jeszcze, kto to jest. Dobra, 3 minutki to akurat. Legia 0-3 wygrywa, także. Jest dobrze. Czyli sami grają ze sobą? Nie no, jak patrzę na ten stadion, to tak jakbyś na Orliku grał, wiesz? Czy ja się ruszyć nie mogę? A, powiem dlaczego. Czemu jestem przeciążony w takim układzie? Dobra, pobrane, można się odpalać. Dobra, rano trzeba iść na... porozmawiać z Fuliborem. My mamy co teraz? Mamy jesień? Czy to jest jesień? Nie, to jest nie, bo z liścia, nie dostęp z liścia to nie jest jesień. Dobrze. Co my tu mamy w ogóle? Pawełek, jest super. Czyli drużyna w komplecie. Jej team. Tak. Jedzenie niezbędne do przetrwania zamknięcie. A jak będzie? O, ale to my spać musimy iść, nie? Czy to jest rano? Nie, według mnie trzeba iść spać. Bo my się zawsze wieczorami żegnamy. No słuchajcie, dwie godzinki, dobra? Dzisiaj pogramy. Spoko. Pół godzinki, dobrze. Dwie godzinki. A, ja zrozumiałem pół godzinki, a ja mówię, no dobra, spoko. 21, dziękujemy. Jak tu się biegał? Aha, tak. Z shiftem. A Adaś, na padzie grasz? Nie, dzisiaj nie. Co, nie naładowałem pada po wakacjach, bo sobie wziąłem, wyobraź sobie na wakacje. Sobie na iPadzie grałem, na tym padzie. A. No bo to się fajnie gra na iPadzie. No. Jakąś gierkę znalazłem i sobie, wiesz... Graliśmy z młodą. O, 4-0. U meczu 0-10. Dobra, idziemy, próbujemy zakończyć dzień. No to już, chodźcie. No to już. No to tylko ciebie brakuje. Tylko mnie? No tylko mnie. No i dobrze. O, deszcz. O matko, co tak? Pogoda jak u Mareckiego. Dobra, to chodźcie tutaj na środeczek. Przywitamy się. No chodź tu, Rafik. No ja nie chcę zmoknąć. Kurde, co? Weź parasol. Tu jesteś, dobra, ruszamy, słuchajcie. Przechodzę już na tryb live'owy. Akurat piwko skończyłem. Rafik, wąsy ci nie urosły? Niestety nie. Znaczy niestety. Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Po długiej przerwie witam was bardzo serdecznie i strasznie się cieszę, że witam was nie sam, lecz tutaj z drużyną w Medieval Dynasty, czyli z Damianem na przegłyby. Damian, słyszysz? Słyszę, dzień dobry. Halo? Po coś... Halo? Damiana słychać. Halo? Oj, problemy techniczne. Halo? No halo. O, słuchajcie, nie miałem w ogóle odsłuchu, dobra. Przepraszam, masz jakiś tutaj techniczny ten. Witam również Pawła Brzezińskiego, cześć Paweł. Dobry. Paweł Gamesgeek i Rafik Gamesgeek. No i właśnie, i teraz też witam tutaj pana od wąsów, który tutaj ładnie nam się tutaj przedstawia przed milionami słuchaczy i widzów. Witam Rafika. Cześć Rafik.
Siemanko, witajcie. No i witam i pragnę złożyć ci, drogi Rafiku, osobiście. Tak sobie pomyślałem, że nie będę ci tam nigdzie na Discordach pisał, ja ci złożę dzisiaj osobiście wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszych urodzin, drogi Rafiku. A dziękuję, dziękuję serdecznie. Także powiedz to, jak tam się czujesz już w wieku tych 18 lat? O, cudownie. Bo będziesz mógł legalnie kupić. Widzisz, jak tańczy, że może browara kupić. W końcu! No, no i witam też teraz już tutaj, przywitałem moich tutaj współtowarzyszy i witam również czaty, witam Piotrka Huzara. I wystarczy. Maciek tam był wcześniej, ale czy jest jeszcze? A to nie widziałem, Maćka nie widziałem, ale także witam serdecznie, witam, widzę, że tutaj jeszcze jest kilka osób, także... O, thank you, dobra, słuchajcie, ruszamy z powrotem do naszej pracy w wiosce. Rafik, to twoje biega? Pewnie tak. Nie pilnujesz? Tak, tak, to moje. Tak, to moje. Cześć, panie Piotrze Huzarze. Siema, Piotr. Jak tam było, gdzie się było i wypoczywało? Było się na Suwalszczyźnie i się bardzo fajnie wypoczywało. No w tym roku mi pogoda po prostu tak dopisała, nam tak dopisała, że już czasem mieliśmy dość tego słońca. Naprawdę pierwszy raz jadąc w tamte rejony Polski po prostu mieliśmy dość słońca. Także cieszyliśmy się z każdej niepogody, naprawdę. Słońca nigdy dość. Wiesz co, taki nie bym powiedział, bo już trochę to już było męczące, powiem ci. W tamtych rejonach już to troszeczkę było męczące, ale ja i tak wolę się w ten sposób męczyć, niż jakby było zimno i deszczowo, także wolę ten rodzaj męczeństwa. Cześć, Marcin. Witaj, witaj. Słuchajcie, co robimy dzisiaj? Mamy tak, mamy lato. Ja zerknę sobie, jak wygląda sprawa na polu, bo świnki są. Na polu, o tutaj, dobra. Wysiewają, orzą. Działają tutaj. Bardzo mnie to cieszy. Czegoś brakuje. Już patrzę czego. Na produkcji mi czegoś brak. Brak zasobu. Kuchni. Kuchni, brak zasobu. To w ogóle się teraz pozmieniało. To tak jakby mięsa nie mieli. Co, nie ma surowego mięsa? A czemu z Tuliburi ma tylko spodnie głowę? A reszty ciała nie ma? Jest tylko... wszystko jest wypieczone. 115 jest wypieczonego. Nie, no 115... To się postarali normalnie. Kurde, pracowali jak pod nigdy. Nieobecność Adama. Na razie zwolnij tutaj. Ja chcę się napić. Dobra, i pracuj. O, i napiłem się? Ja tu ogarniam to zadanie, co miałem swoje. Rabuś kufli? Tak. To jeszcze zobaczmy. Ale na łowiectwie wszystko mają, mają. Także jak oni tutaj nałowią, to może... Dobra. Ukończone. Przebiegałeś obok surowego mięsa, mówisz? Taki skansen, ja ci dam zaraz skansen. To jest dobra działeczka. Ta. Kurde, on obraża naszą wiochę. Ale nic ciekawego nie mam. Jest tak, włóczące się włócznie, dostać czy włócznie rybackie. Piklinowy kosz, 5 sztuk i upolować lisy. Bo z motyką na słońce, no to brązową motykę i miedzianą motykę, no to na razie raczej odpuścimy. O, a ja mogę pójść po jajka. Zbierz. Tutaj jeszcze widzę jest, zbierz.
To jest gajeczko, zbierz. Idę może popolować trochę. A to jeszcze biura. Dobra, idę to wrzucę do magazynu. A jak tam u was, panowie? Powiedzcie, jak tam z urlopami, wolnymi wyjazdami, nie wiem, co tam porobiliście. Ja od dzisiaj zacząłem urlop. Ja 2 tygodnie chodziłem jak człowiek pierwotny. No co, w samym kapeluszu słomianym? Tak. Nie, taki wygięty. Co się stało tam? Krwa kuluszowa. Ojojoj. O, to współczuję. Okej, dobra, super. Ale co, ale to rozpracowałeś, czy też na zwolnień sprzedałeś? Nie, L4 miałem. No co ty, przecież ja się wyprostować nie mogłem. To nie fajnie. Dobra. Swój domek już mam. Bo ty teraz, Damian, jeszcze jakieś urlop bierzesz, wakacje, czy po wakacjach? Bo ty coś nie, jeszcze trzymałeś, nie? Ja trzymam, ale w wakacje już nic nie robię. Żadnych urlopów. Paweł, jakie plany? Ja na razie to w domciu, a pod koniec miesiąca jadę w kierunku Pucka. Tam nad morze. Nad morze. Nad morze. A ty, Rafik? Jak tam? Ja pod koniec sierpnia bardziej. Jeszcze ale też jakiś wyjazd? Pewnie też coś się zdarzy. Fajnie. W zeszłym tygodniu byłem w Amsterdamie na 3 dni. Proszę, jak się tutaj Paweł wozi do Amsterdamu. Pewnie byłeś w tej dzielnicy, tej? Ale fajnie, w Holandii byłem raz w Holandii. Ale to ja... Nie, w Holandii... Pamiętam, kurde. Nie, w Holandii nie byłem, w Belgii byłem. W Denkach byłem, w Rotterdamie, w Amsterdamie. Nie, to ja nie byłem w Holandii, ja byłem w Belgii. A w Belgii też byłem, dobre piwo mają, Jupilera. Polecam. Nie pamiętam. A. Lisów nie ma w ogóle. Dobrze, idę zobaczyć, czy tam trzeba nawozu zebrać. Jeszcze chwilę, dobra. Pasze mają. Trzeba by teraz też pomyśleć coś nad paszą. Zobaczmy, jak to tu wygląda. O, jagody są. O, ten to co ode mnie? Czym ci mogę pomóc? Zawsze jestem w idealnym momencie. Nigdy się nie spóźniam. Nie jestem wróciwą do koniec sobie, jedną. Dobra, przychód. Częstujesz mnie, czy to ja? Oczywiście, że ja mam dać piwo. Przechodzisz w idealnym momencie na piwo. A, to... O, kurde, widzisz? Tylko on właśnie chyba mnie częstuje. Częstujesz mnie, czy to ja? Oczywiście, że to ja mam dać ci piwo. Zawsze jest idealna pora na piwo. O, to mi się podoba. Może chciałbyś pójść i trochę nam przynieść. Ty, no, widzicie go? Piwa mu się zachciało. Dobra, ale robię tego kilka punktów. Ale robię to tylko dla punktów reputacji. Jak go? Co, nic nie powiedziałem? Nie zrozumiałbyś. O, nie zrozumiałbyś. The more you work, the hungrier you get. Piwo to moje paliwo, tak się nazywa zadanie. O, nie przejdę tam. A, byłeś przy stadionie Ajaxu. Fajne, nad drogą. Bo tam w ogóle w Rotterdamie to są 2, nie? Bo jeszcze jest Feyenoord stadion. To jest w Rotterdamie, a nie w Amsterdamie. A, bo to jest Ajax Amsterdam, dobrze. Feyenoord Rotterdam, masz rację. Pomyliło mi się. Czekajcie, motam się. Ja nie wiem, czy u siebie nie mam piwa. Tak, tam to jest... Ale czekajcie, ale Amsterdam nie ma 2 drużyn?
Oh, I could eat a horse. Po skrzynie znalazłem jakąś. Trzy sztabki cyny i trzy sztabki miedzi. To bierzemy. Nie mam piwa. O, kamienny kilof mam. O, nie mam piwa. Przenieś to w tym. Dobra, to mu dam to. Zawsze kilka punktów reputacji będzie. Anny listów nie ma. I can hear my stomach rumbling. Może gdzieś jeszcze będę. No ale przecież ja już. Can I help you? Coś ciekawego. Czekajcie, to pokaż mi dziennik. Ryś. O. Seems I forgot about food. A, ja muszę dwa piwa owsiane do... Kurda, ja mam piwo jakieś inne. Jakie ja mam piwo? Pszeniczne, jemu trzeba owsiane. Kurde, dupa mi się go przewracamy. Jaki wybredny. Tak, nie dość, że przynieś piwo, to jeszcze kompletne. Czekajcie, a my mamy jak zrobić w ogóle piwo? Jak miel potrzebny, jak nic. No wiesz co, ale jeszcze zobaczę, gdzie to się robi zaraz. To jakieś, o właśnie, teraz, ale jak zrobić jeszcze takie piwo? Gdzie to jest żywność? Magazyny to też do zdobycia przetrwania. Produkcja. Oh, I could eat a horse. A no, chyba w tawernie może to być, nie? Być może. Tak. Chyba iść kupić. Aj, dobra, dobra, czyli ten Tom jest tutaj wolny. Ale muszę się pochwalić, muszę pochwalić Nederlandczyków. Taką mocną i przyjemną nacją nigdy nie spotkałem i jak żyję. Byłem w kilku krajach i się ogólnie nie spotykałem nigdy z jakąś, nie wiem, niechęcią czy brakiem pomocy. Czy to w Czechach, czy na Słowacji, czy w Niemczech też. I can't recall the taste of food. Może tylko we Francji nie było to takie oczywiste. No tam najczęściej to chcieli zrobić w konia. A ty jak tam, Damian, u ciebie? Ale z czym? No, takie spostrzeżenia o różnych nacjach, bo tu Piotrek pisze, że Nederlandczycy są bardzo pomocni. A, to jest, wiesz... Wszyscy są pomocni. Ja ogólnie Europę zjeździłem całą wzdłuż i wszerz, także ja mam tam swoje zdanie. Są ludzie i są ludziska, jak wszędzie, nie? No dokładnie. Co za wilk? Tutaj, no, tutaj nie ma. A tutaj pójdzie? Czegoś brakuje tamtym naszym. Whatever you need, I've got it. O jest, piwo owsiane. O kurde, jakie drogie. Ja nie mam nawet grosza. Się wybrałem po to piwo. A to mam go w nosie, nie kupuję. Nothing like getting soaked and looking like brown. Czekaj, co to jest? Zarządzanie. Dziennik. Cele. Poszukaj sposobów, aby uczynić starorzecze lepszym miejscem. A to zobaczmy, o co tu chodzi w tym. To może pchniemy trochę fabułę do przodu teraz. Zobaczę, co Derwan.
Jak się mają sprawy w Piastowie? O, to ja porozmawiam z Berwanem. Porozmawiam. Przydałaby mi się pomoc. Mam ostatnio pełne ręce roboty. Kryzys z bandytami i braki dostaw z sąsiednich wiosek dają nam się we znaki. Nasi mieszkańcy potrzebują wsparcia niemal każdego dnia. Wystarczy spojrzeć na lokalną tablicę informacyjną. Jest stale uzupełniona nowymi prośbami o pomoc. Ale jest pewna sprawa, której nie chciałbym ogłaszać na forum. Zawieniam się w słuch. Mój problem nie nadaje się do przybicia gwoździem do tablicy informacyjnej. Widzisz, ludzie pokładają wielkie nadzieje w moje kompetencje w tych ciężkich czasach. Nie chcę podważać ich opinii o mnie. To nie czas na okazywanie słabości. Więc w czym tkwi problem? Chodzi o mojego ucznia Lubosa. Nie tak dawno przybył do Piastowi w poszukiwaniu pracy. Tak się złożyło, że od dłuższego czasu potrzebowałem asystenta, który odciążyłby mnie w obowiązkach. To było prawie tak, jakby sam los przywiódł go do mnie. Przydzieliłem mu kilka pomniejszych zadań, aby chłopak mógł przyzwyczaić się do pracy. Słyszałem, że jego ostatnie zlecenie wywołało spore poruszenie w wiosce. Miał rozprowadzić trochę towarów wśród naszych mieszkańców bez przyciągania niechcianej uwagi. Niech zgadnę, wszyscy o nim mówią. Wygląda na to, że mało kto był zadowolony z dostawy. Zaoferowałem Lubosowi pomoc, ale jej nie przyjął i uparł się, że jego mistrz nie powinien go wyręczać w obowiązkach. Czy mógłbyś mi pomóc i wyjaśnić to zamieszanie? No dobra, to zobaczymy. Zawsze chętny. Dobra, gdzie jest ten rozrabiaka? Załatwiłem mu miejsce do zamieszkania poza murami miasta. Zajmuje dom obok młyna. Proszę, bądź dla niego cierpliwy. Mam nadzieję, że wyciągnie wnioski ze swoich błędów, ponieważ pokładam w nim wielkie nadzieje. No to idziemy. Złożyć mu wizytę. Wierny przysiędze, uczeń kwatermistrza. Ojojoj, muszę się napić. No to chyba będzie... A, tu, dobra. A, tylko chyba ja muszę wyjść, nie? Tak. Poza wiochę. Dobra. Jesteś brudny. Chyba ty. O, koguta mamy? Mamy, no przecież kupiłem. Ale jaj. No właśnie on nie ma. Znaczy ma swoje, ale nie... Ciężka sprawa. A, bo nie skumałem, ale już wiem, o co wam chodzi. Przecież to są nasze domy. Trzeba by... Co mówię, z naszym magazynem? Nie rozumiem. Czekajcie, dziennik, może ja coś źle... A, właśnie, nie to miałem podlinkowane, kurczę. Nie to zadanie. Ulela. Jaki bunek. Milczący jesteście. Czego chcesz? Słyszałem, że możesz potrzebować pomocy przy dostawach. Już skończyłem z dostawami. Kto powiedział, że potrzebuje pomocy? A obiło mi się o uszy od mieszkańców. Pomyliłeś kilku adresatów.
Nikogo nie pomyliłem. To nie moja wina, że nie docenili tych podarków. To oni mają problem, nie ja. Dostają za darmo jeszcze marodą. Żałosne. Cała ta kraina ma rzekomo być w głębokim kryzysie. Ciekawe, jak się zachowają, gdy dosięgnie ich prawdziwa wojna albo inne cholerstwo. Będą wtedy błagać na kolanach o każdy zgniły ogryzek. Skończy się wybrzydzanie. Ha. Wszyscy. Ale czekajcie, nie chcę z nimi rozmawiać, wyjaśnić zamieszanie. Powinieneś wrócić do nich i naprawić swoje błędy. Zdobądź ich zaufaną. A, bo to jeszcze wszyscy. Krowiarka narzekała na paszę. Kowal gardził łodziniem, aż falczer wrócił we mnie narzędziami, któremu przyniosłem. A zapomniałem, zadowolony był jedynie budowniczy. Przytulić zbany z winem większą miłością niż tych swoich małych bliźniąt. Powinni zadowolić się tym, co mają. Skończyłem z nimi. Jeśli chcesz, sam wysłuchaj ich jęku. Nie możesz tak zawieść swojego mistrza. No i co dalej? Porozmawiaj z Bogusława. No dobra. Porozmawiamy. A co kręcisz głową? Co to za zapach? Czy z krowami wszystko w porządku? Ty też to czujesz? To tragedia. Wszystkie mają sraczkę. Dlaczego jak głupia posłuchałem tego młokosa? Przyniósł mi worek cebuli, zapewniał, że ta odmiana ochroni moje statko przed chorobami i uciążliwi muchami. Nie prosiłem o żadne lekarstwo, ale jego obietnice wydały się bardzo obiecujące. Mam za swoje. Teraz za każdym razem, kiedy muszą albo puszczają gazy, moje oczy łzawią od intensywnego smrodu przeklętej cebuli. Worek cebuli był przeznaczony dla kogoś innego, czy ostały się jakieś? Masz, weź się, nie chcę ich więcej widzieć ani wąchać. Powiedz temu oszustowi, żeby sam wypchał sobie nimi usta. Może ta magiczna cebula wyleczy go z głupoty. Dziękuję, mam nadzieję, że krowy wkrótce wyzdrowieją. Teraz idziemy do Gorazda. Wy tam jesteście? Coś mówicie, robicie? Ja się przynoszę. Przeprowadzasz się? Już się przeprowadziłem praktycznie. O Jezu, wapień? Skąd się wapień robi? Z czego się robi wapień? To jest kamienia wapiennego, nie? Zobaczymy. A, wszyscy już są tutaj. Stoła jeden, pewnie w stodole dwa się to robi. Jest Igorast. Na co się gapisz? Pyta się. Chciałem się zapytać o łodzież roboczą, którą ostatnio otrzymałeś. Co, kolejny żartowniście, jeszcze wam się nie znudziło? W końcu się doigracie. Zabieraj tę szmatę sprzed mojej twarzy. A co z nim nie tak? Głupi jesteś, czy co? Ten szczyl dał mi sukienkę. Kieckę dla małej dziewczynki. Odrzucił paczkę, przechodząc obok mojego warsztatu. Rzucił tylko krótko, że to nowy fartuch roboty szyt na miarę dla mnie. Niech go diabli. Wieś, na poważnie? Przecież to pomyłka. Tam się obiektem drwin. Sąsiedzi kazali mi ogolić nogi, zanim ją założę. Niech to szlak. Zabieraj to. Wycierałeś ją krowadło na tę sukienkę, czeka jakaś dziewczynka. Nic na to nie poradzę. Moja kuźnia nie jest czysta, jak tyłeczek niewinnej panny. To brudne, zapylone miejsce, gdzie żar bucha ci prosto w spoconą twarz. Mój warsztat nie ma niczego wspólnego z dziecięcą garderobą. Dobra, oddało. Zjemy do Drogomira. Koledzy, coś jest nie tak? Czemu? Czym? No tak milczycie. Nie no, słyszymy, co ty tam czytasz, więc... No już skończyłem. Zaraz skończyłem czytać. Rozszukam następnego delikwenta. A, kusze mamy, pany. Drewniany na razie. Gdzie ją można wykonać? Później. Bratumil. Witam, czym mogę służyć? Chciałbym odebrać paczkę młotków. Oczywiście, proszę pana, ale obawiam się, że nie zostały jeszcze uszyte. Potrzeba dużo dziergania, aby materiał nabrał takiej gęstości, by móc służyć jako młotek. W takim razie poczekam, ile czasu potrzebujesz, żeby je skończyć. Prawdopodobnie całą wieczność. Możesz poczekać na zewnątrz. Kiedy usłyszysz dźwięki miękkiego uderzenia młotkiem, będzie to oznaczać, że skończyłem. Myślę, że ta rozmowa dobiegła końca. Chciałbym wrócić do swoich obowiązków, więcej się nie powtarzać. Proszę dbaj bardziej o swoje zdrowie. Nigdy więcej nie uderzaj
w głowę niczym twardym. Do widzenia. Wam nie wiem o czym mówić, ale szukam dostawy młotków. Po co by mi były takie śmieci? Moja praca wymaga precyzji, a nie brutalnej siły młotu. Chwileczkę, coś mi to przypomina. Niedawno był tu dziwny młody człowiek. Parował do mojej szwalni i rzucił mi pod nogi zestaw drewnianych narzędzi. To były same śmieci. Bez wahania spaliłem je, by ogrzać dom. Nie zwróciłem nawet uwagi, czy były to same młotki. Dziękuję, poszukam ich gdzie indziej. Tym razem niekoniecznie u szwacza. Albo nie, to były narzędzia kwatermistrza. O, ktoś inny miał otrzymać. To nie mój problem. Przestało być czyjeś w momencie, gdy ten During podrzucił je do mojego warsztatu. Teraz sobie przypominam, że to chyba ten nowy chłopiec na posyłki Derwana. Powiedz mu, że teraz to jego problem. Dobra, przekażę to dalej. Nie będę się z nimi tutaj. Jeszcze Drogomir. A, tu jest Drogomir, okej. Okay. Jak ci mogę pomóc? Szukam zaginionego dbana wino. Kolejne, czegoś wszyscy wiedzą o dbanie. W tym tempie nic dla mnie nie zostanie. Chwileczkę, powiedziałeś, że zaginął? Tak, właśnie powiedziałem. Czy mogę go zabrać? Tak, słyszę cię wyraźnie. Dlaczego chcesz go odebrać? To był w końcu prezent. Pewien młody człowiek powiedział, że to dar za moje usługi dla miasta. Widzisz, pracuję naprawiając budynki tak skutecznie, że mało kto zauważa owoce mojej pracy. Aż dotąd. Oddam go, jak będzie pusty. Patermistrz szuka tego wina. Było przeznaczone dla kogoś innego. Jasny gwint. Derwan to porządny człowiek. Nie chciałbym wpakować go w kłopoty, ale jest mały problem. Zban już jest w połowie pusty. Sąsiedzi rzucili się na mnie jak muchy. Każdy chciał się napić. Skąd ja to znam, nie? Będziesz musiał pokryć straty. Wezwę dbany twoje monety. Tak, jeszcze przed chwilą byłem przekonany, że to mój szczęśliwy dzień. Wszyscy nagle chcieli się zaprzyjaźnić z zapomnianym budowniczym. A teraz okazuje się, że jestem zwykłym przestępcą. To dla mnie za dużo jak na jeden raz. Masz, weź pieniądze i spłacz mój dług. Bez obaw, wyjaśnię to. No dobra. Idę teraz do tego Lubosa dostarczyć te rzeczy, kurde. Gdzie on jest? Jeszcze raz, ja jestem tutaj. A, na zewnątrz, dobra. Jak wyjść z tej wioski? To zaraz trzeba iść spać, kurczę. Dobra, to spadam. Zegarka tutaj nie ma. No. I'm dying of thirst. Zgadza się. Dobra, biegnę do wioski, żeby się położyć. Gdzie ty się, Paweł, teraz przeniosłeś? Ja gdzie się przeniosłem? To Rafik się przenosił. Ja się przeniosłem. A, myślałem, że jakoś tak mi się wydawało, że to tak. A ty, no tak, no i ten mi tutaj, kurde, postawił chałupę przed domem, no. Co za chłop. Dobra, ja śpię. Ja muszę po schodach wejść na górę. Dobra, cię ta żona śpi. Śpi żona, śpi dziecko. Dobra, to jeszcze jedno łóżko wolne. Masz też łazienkę? Nie. Basen. Dobra, jeszcze Damian. Właśnie, bo ja gdzieś jestem tu w lesie. Jagody zbierasz? Nie, łosia zabiłem. Czerwonego kapturka szuka. Także musicie mi dać chwilę. Ja też szukam czerwonego kapturka, ale wilk mnie dobił. Nie, dobry klędza. No. Wilczek. Ja tu na deszczu, wilki jakieś, nie? Tak, dokładnie. Że chociaż raz na mnie poczekacie. Normalnie zawsze pierwsze w łóżku.
Dobra, 500 metrów widzę, jest Damian. Bo ja się zgubiłem. 493. Stoisz jak... W rytm. Dokładnie. Jak widły. Jak widły w gnoju, dobra, bo się zgubiłem. 470. Biegnę. 440. Normalnie jak na olimpiadzie. Bieg na 400 metrów. 400? Przez przeszkody. No tyle mostów. Ja w tym mostami nie szedłem. To widać, że zabłądziłeś dookoła. No to przecież mówił. 350. No zabłądziłem, ofen. Sorry, bo to mięso z łososia waży trochę. Czekaj, jeszcze wstanę i sobie pójdę się umyć w takim razie. No to ja też. Serio? To wy tak bez mycia? No to kurde, każą mi spać, idziemy spać. To przecież dzień dziecka, nie? Kurczę, daleko ta z tej wody ma. A widzisz, basenik było co zrobić. I to nie takie pod łóżkiem. Dokładnie. Nie, Piotrek. To tylko wilki łoś. Dobra, już dobiegam. A ktoś odchodzi. Rafik biega przed snem. No jogging się wybrał. O, co to już, koniec dnia? Ale co jest nie grane? Nie mogę się położyć. No bo już koniec. Dobra. Paweł, spać. Komara no zabijały. Idź spać. Co to, śnieg pada? Nie, myślałem. Znowu pada. Co za pogoda. Jak na Podlasiu. No, no. Wszystko fajnie, pięknie, ale tu barierek pod kurde nie ma. A gdzie ty teraz padłeś? Rafi. Za polami. Za siedmioma górami. Jezus, gdzieś ty się teraz wybudował. Nie wiem, ale to musisz szukać jakiegoś piętrowca, bo szedł na górę. A pięterko? 40 mięska wam przywiozłem. Bardzo dobrze. No co, to już wiemy, jak Rafik nam pomagał. On sobie chałupę budował. No wybudował. Czyli mamy chatę wolną jedną, tak? Tak. O, może się przenieść. Nie, spoko, ja dobrze trafiam do swojego. Paliki są tutaj. Co? Co to za paliki? Ty sobie to płot robisz? Miny. Co? Ostrogów. Miny. Gdzie ty, Rafik, mieszkasz teraz? Na obrzeżach. Na obrzeżach. A z której strony? No tam, gdzie Bemowo jest. Jaką se chawirę wydupcu? Widzisz. Siema, mała Rafikowa. Olga. Siema, Marcin. Ale lewituje. Weź ty egzorcystę wezwij. Dobra, bo czegoś im tam brakuje znowu. Już patrzę. Chacie budowywczej, łopaty, to wsio, muszę łopatę zrobić.
może zrobimy jakieś te łopaty lepsze. Czy się da w ogóle? Czego im brakuje? Aha, zasoby. Kamienny kilo, siekiera. Dobra, idę zebrać nawóz. Dobra, co robimy? Mamy jakiś główniejszy plan? Ja bym proponował zrobić kuźnię trzeciego poziomu, tylko ile nam jeszcze do niej brakuje. Ja na razie zbieram gnój. Ja tu w polu robię. Na wsi. A ten jest. Logier, tak. Skoczamy. Cześć, Rafał. Chwała, chwała. Nie ma, Rafał. To ty chciałeś postawić wyższego poziomu? Kuźnia, wiecie go. Kuźnia jest. A dobra, tu. 1500 punktów technologii, produkcji. A mamy. Ile mamy? 611. A czekaj. Wydobycie. Musielibyśmy więcej wytwarzać, gotować. Dobra, tak czy siak ja wezmę tą łopatę i na razie zrobię drewniane. A bymy musieli rafik robić? Gotować bądź coś wytwarzać. Wszystkie problemy w wiosce zostały załatwione, co? Więc lecę teraz do tej głównej, porozmawiać z tym lubosem. Idź mi stąd, bo to mi dziobie mi tutaj po tym. Okej, tu jest kapucha zasiana. Może talerze zrobimy. Tak, kapuchy będzie. A nie mamy talerzy? Nie. Drewniany talerz kup chyba nie za stówę to kupię. Poczekaj, bo tam w kuchni muszę do kuchni iść najpierw. Gdzieś kuchnia jest. Skąd ta niechęć na twojej twarzy? Rozmawiając z mieszkańcami, narobiłeś większego zamieszania niż się spodziewałem. Już ci mówiłem, że są zbyt wybredni. Przemyślałem każdą dostawę. Nie może być aż tak źle. Obawiam się, że jest. Nie byłem w stanie odzyskać wszystkich przedmiotów. Spójrz. Co mam z tym zrobić? Połowa z nich zniknęła. Słuchaj, zaniosę tę brudną sukienkę do uczciwej pani, którą od czasu do czasu odwiedzę. Ona mi ją wyczyści. Ojciec ma trochę zapasu wina ukrytych w sekretnej spiżarni. Myślę, że to wystarczy. Posuwasz się do kradzieży, czy to jest twoje rozwiązanie? Nie powinieneś się o nic martwić, mam ich rozpracowane. W międzyczasie zdobądź brakujące cebule i drewniane młotki. Przynieś mi je, gdy skończysz. Dlaczego miałbym to robić? Już wystarczająco ci pomogłem. Nie jestem głupi, zgaduję, że mój mistrz poprosił cię o pomoc. Nikt nie pomógłby mi bezinteresownie. Nagle jesteś spostrzegawczy, szkoda, że nie byłeś taki podczas dostarczania towarów. Niech ci będzie, pomogę. To muszę teraz mu, kurde,
drewnianych młotków i cebuli. Dostarczyć. Drewnianych młotków? No. Jedna kłoda, 10 patyków. Ile tego? To ja zrobię te młotki. Jeszcze 9. No to 10 zrób, bo to jeden to jest mój prywatny. 10 młotków muszę dać i cebuli 20 sztuk. Ale cebula powinniśmy mieć może. I w magazynach zaraz zobaczę. Rafik, wszystkie kłody wziąłeś. No. Nie, ja nie brałem. Bo kłody nie było, ja ścinałem drzewa. Trochę kłód powinno być w magazynku. Powinno być. Ja wziąłem 12 kłód na łopaty. I to jest. A więcej nie wiem. W ogóle nie ma kłód w magazynie. Cebula. Oj, cebuli też nie ma. Nie ma w ogóle cebul. Nie wiem, czy ja nie mam cebuli. A to kapuchy ile mamy? Ja może ją sprzedam, kurde, trochę. Sprzedaj. Wezmę 130. Pójdę ją sprzedam i za to kupię cebulę i... Dobra. A później po młotki wrócę, bo już teraz nie udźwignę młotku. Cebulę, tak? Nie mam cebuli. Nie, cebulę załatwię. Młotki wystarczą. Dobra, to trzeba ścinać drzewa. Z Rafikiem ścinamy. Osiem jeszcze potrzebuję. Dobra, pokaż mi towary. Tutaj sprzedam ci kapucha. Sprzedaj. No to idzie, Paweł, to rzuć te kłody. Dobra. Ale tutaj no, chcesz? Dobra. No. Właśnie, się trochę cebuli. Kłody. 10 sztuk. Ja pierdzielę. Muszę jeszcze coś pozrzucać, bo mam za dużo. Siema, ojciec. Cześć, Fancine. Cześć, Fancine. Siema, Fancine. Ten jest wierny swojej babie. Co ciężko. Gdzie ty, Rafik, jesteś? Ścinam drzewa. No to dlatego pytam, bo potrzebuję 4 kłody jeszcze. A jakiś kosztek tu widzę. Już idę z kłodami. A to już Paweł. 10. To... Price is so low, you don't need to help. Bo. So long. Dobra, mam
Dobra, te młotki. Jak tam Damian z młotkami? Sytuacja? 4 jeszcze, już mi Paweł kłody niesie. Dobra, to ja już idę do ciebie, ale i tak będę musiał jeszcze poczekać do jutra. Dobra, kłody położone. A gdzie ty jesteś? Tutaj, koło młynka. Tego, koło tego. Nad wywołanym. Koło studnia. 1 kłód, no dobra. Zrobimy. No to ja te młotki wrzucę do tego. Do szafy. O, nie, no, a nie, bo oni wezmą młotki, jak tu wrzucę, nie? Ale czekaj, teraz dziwna sytuacja. Się odhaczyły te młotki. Dobra. I tak musimy na razie poczekać. Dobra, to wiesz co? Gdzie jesteś? Koło wody, znaczy tego, studnia. Dobra, jestem za tobą. Dalej najwyżej te młotki. Dobra. Ja jutro zaniosę to wszystko temu całemu Lubosowi. Okej. Okay. Zaraz muszę poczekać do następnego dnia. To idę coś zjeść. A idę się wykąpać, bo śmierdzę. I się napić. Obowiązkowo. Napić to obowiązkowo. Tego trochę już. Zużytego mięcha. Ale będę zaraz kikał. Na zdrowie. Jeszcze nie. Ale już nie mówię. Dajcie chwilę. Nie. Nie jest tu. Ojejku, przepraszam. Myślałem, na zdroweczkę. A, dziękuję. Weź sobie dezodorant z barszczu sosnowskiego. Dzięki, Fancy. Zawsze można liczyć, nie? Rafik, a jak ty tam z monetą stoisz? Z monetą? No nie z mi, tylko z mo. Przyzwoicie bym powiedział. Ale z mo czy z mi? Bo jeszcze nie wiem, o czym mówimy. Z monetami. Okej. A dziękuję, Marcin, dziękuję. Dobra, robimy teraz rekonesans na polu. Nie wiem jak, ale nie wiem czy powoli by jeszcze trzeba było świnki niestety. Dobra, no i jeszcze jest trochę. Korycie 70%. Idę zobaczyć, czy kury mają co jeść. Ale jajec tutaj jest. Też jest sporo paszy. Kurde, słuchajcie, ile jajec. I wszystko na handel? Powiem ci, że nie wiem. Na razie zobaczmy w ogóle, a jakie my mamy te potrawy i tak dalej. A nic tam ciekawego nie ma. Gdzie jest to kopie? Ja to na razie jest tylko gulasz i tak dalej. To może trzeba by coś kupić. Jakieś te nowe. Zobaczmy. Patrzę, mamy owiec? Gdzie woje są? Owiec mamy? Pakosława. Nie wiem, zobacz. A co? Nic, co wtedy byłoby owsianeczka. Gdzie jest zupka. Tu? Nie, tu. Jajecznica z grzybami, tylko grzybów nie ma. A. Grzyby trzeba byłoby mieć. No za chwilę będą grzyby. Jest. Ale jajeczniczkę już można byłoby mieć. No tak, ale owsiankę to też trzeba kupić.
to mogę zakupić, ale czekajcie, ja nie mam tak dużo pieniędzy, mam tylko 89. Kleik jest zżyta. Jest gulasz, zupa, zupa grzybowa i podpłomy. O, jajecznicę kupię może. O, tylko że nie mam, kurde, brakuje mi 11 mona. Ale jajecznica by już była, słuchajcie. Ma ktoś 11 monet? Gdzie to jest? Kopalnia, to nie, kuchnia. Jajecznica? Co, chcesz kupić jajecznicę? Kupiona. No jak grafik tam ma z 50 tysięcy mody, no to... Bez przesady. A ile masz, ze 30 tysięcy? 49. Nie, no. Gdzie 30 tysięcy? Ja mam 2 tysiące. No to kup tą jajecznicę. Kupiłem. Już? To na jajecznicę. To tak by... A ja nie widzę, że w ogóle kupiona. To ja... A, teraz jest kupiona, dobra. No to już, czekajcie, trzeba... Play, no to ja kupiłem jajecznicę. O, kupimy teraz tak, zupa kremowa. Tu widzę, jest kapusta i mięso potrzebne. Adam kapustę sprzedał. Nie, nie całą. Jest jeszcze w ciul kapusty. I nowa rośnie. Papigos. Ale czemu ja nie mogę... A, dobra. Widzę. Jajecznica tutaj mogę dać. Jajecznica, pach, pach. O, to jest fajne, bo tu można jeszcze w zależności od pory roku tutaj ustawiać, no, co mają robić. No dokładnie. No, fajnie to wygląda, dobra. Akceptuj. No to na jesieni można grzybek pozbierać. Tak. Grzybków. I teraz tak, akceptuj. A, to jest ok. Zmień intensywność. No, to weźmy. Na razie ma 80. Jajecznicę niech robi. Ja mu zaraz jajka zaniosę. Kurnika. Albo jeszcze zmniejszymy. O. Dobra. O, już pracuję. Dobrze. Wyjdę do kurnika. Po jajka. Dobra, w tej tablicy ogłoszeniowej byliście, czy nie? Ja byłem. Nie. Coś jest nowego? No, jak masz ochotę na lisy polowanić, to chyba to. No. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, chyba wszystkie zebrałem. Okej, to wracam. Tymi jajcami. Co było, rolniku, myj jaja przed skupem. Tak. Dobra, włócznia rybacka, razy 3. Za to jest 149 monet, 1 okoń i 110 reputacji dynastii. Tylko jak włócznia rybacka, zaraz zobaczymy. Mhm. Drewniane bronie. Będzie lepiej. Pióra też zbierzemy. To nie jest w drewnianych broniach. To chyba tam u rybaka trzeba zobaczyć. Mhm. To idę zobaczyć. Kolejny to jest średni wiklinowy kosz, razy 5. Też dostaniemy 35 monet i 110 reputacji. To trzeba by zobaczyć tego. Na razie gnojenie. O, tutaj można zebrać, bo to już jest 100%. 39. Oj, chyba to dużo. Za dużo wziąłem na swoje barki. Nie ma, no to gdzie te włócznie rybackie się robi? Okay. As
Świnie mnie zamknęły w chlewie. Mam jak wyjść. Co za świnie? Halo? Jeszcze na mnie warczą. No chcą towarzystwa. Pobaw się z nimi. Rzuć im patyczka. Tak, nie go aportuję. Eł. Czekaj, muszę zobaczyć, gdzie się te robi. Normalnie się... Mogę się składać. Włócznia rybacka w kuźni. Dwa kamienie, dwa kłoda i jedna lniana nić. No dobra, ale tu mam kuźnię. A jest, włócznia rybacka. Kamień, kłoda, lniana nić. Ile tego ma być? Czekaj, 5 chyba. Nie, włócznia rybacka sztuk 3. Czyli tak, 3 kamienie, jedna kłoda i 3 lniane nicie. Dobra. Dobra, to biorę to w takim układzie. No dobra. O, w końcu. Dobra. Teraz drugie muszę sprawdzić. Nie spieprzyły. Bo uderzyłem jedną, żeby wyjść. Ja pierdzielę. Co, że świnie zabił? Nie, nie zabiłem. Po prostu uderzyłem jedną i reszta spieprzyła. Normalnie spieprzyły. Wiecie, muszę łapać świnie. Ale to są w ogóle... Nie no, są cztery świnie ciągle. Może wrócą. Z czasem. Dobra, może wrócą. O, tu krajcy są. No tak. Jakiś tu jest z jednym z ostatnich update'ów. Wow. Fajne. Co są? Krajcy. A, ja pierdzielę. Broken by screaming, need with desperate, and he hears him, brings him some abs. Lights, they all start drowning his sorrow. He gets his life back till tomorrow. Lights, they all start drowning his sorrow. He gets his life back till tomorrow. Lights, they all start drowning his sorrow. He gets his life back till tomorrow. Komu ta włócznia rybacka robi? Back to where he goes, the lady smiles like more of than he wants. Sorry, czekaj. Muszę odejść, bo zagłuszają mnie. Dobra, jeszcze raz. Komu te włócznie? Derwanowi bodajże. Teraz zobacz jeszcze średni wiklinowy kosz, z czego się robi. To będzie prawdopodobnie w dekoracji. Nie, to będzie to czartego. Wiklinie zobaczyć. Nie tu. Będzie tu. Średni wiklinowy kosz?
Tak. Osiem patyków i schemat za 200. Aha, dobra. To 5 koszy będzie trzeba zrobić. No dobra, to ja schemat kupuję za 200. Najwyżej się te później kosze posprzedaje, bo one też są drogie. Mm-hmm. Tak, tak. Chcecie spać, panowie? Tak, to ja rano te kosze zrobię i zaniosę tego. O, patyków tam muszę. 40 patyków. Ja już, pies im śpi, oczywiście Rafik i Paweł. Taraun. Jo, idę. Oj. Ja już się na trzeci bok przekręcam. Ja już się 3 razy obudziłem. A co, problemy? Tak, ja jeszcze nie dotarłem. Trzeba chodzić dużo. Ale patrzcie, jaki Rafik to jest. Co? Chatę wybudował, a parapetówki nie zrobił. Też jeszcze drugiej. No. Na razie jeszcze nie możemy produkować ani piwa, ani wina. Na pępkowe też nie zaprosił. Oj, Rafik, to teraz co musisz zaprosić, to rozwód jedynie. Też wesoła impreza, także. Kto to tak nie idzie spać? Paweł. On na nocnej balance jest. No słuchaj. Byłem w mieście na chwilę. Lubię nocnym. Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Tak. A dalej nie śpiewamy jeszcze, bo jest przed 10:00. O, ja wam mówię wszystko. La, 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 la. Dobra, już widzę domy. Na czacie widzę cisza. Bo nie chędożysz, Rafik, z tą swoją, no to nie ma co oglądać. No to jeszcze Adam powinien tam być i jeszcze wszystko relacjonować. Taki porn hub średniowieczny. Medieval hub. O. Dobra, ju. Dobra. Idę robić. Ładnie moja kobieta mnie z łóżka zatrzymała. Hej, Mr. Husband Man. Idę robić te wiklinowe kosze. Dobra, idę do tego Lubosa. Czemu ja mam... Patyki. 40. Living here is definitely better than living on the road, but not much. Dobra. Tum. Średnie wiklinowe kosze. 5. Świn nie ma. Słuchajcie, świnie nie wróciły. Wróciły? No właśnie. Dlaczego? Dobra, wczoraj jest dobra. Zarządzaniu. Powiedztwo, dyplomacja. Jak teraz? Tak, ja teraz. To zobacz od razu, czy ciągle wśród zwierząt mamy 4 świnie. Wśród zwierząt 4 świnie? No. Zaraz zobaczę. A, przyszedł. Dobra. Świnie, tak, 4 są. Jest 2 świnie, knur i prosie. No to teoretycznie ja mam, a to nie wiem czy... Derwan. Nie wróciła. Jeżeli chodzi o kury, to mamy... Jednego kokuta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kur.
i 3 kurczęta. Ty taki kogucik jesteś. A ten nie kogut. Właśnie, i ona uciekła. Właśnie. Hej, Mr. Husbandman. Dobra, idę do tego. Cześć, mężusiu. O, cieplutki dzisiaj dzień. No. Goodbye. Goodbye. Jak na żywo, nie? Jak tam u was dzisiaj gorąco było? A u mnie dzisiaj fajnie, 21 no, stopni w deszczu. Kurde, u nas tutaj wchodzi ponad 25, już się dało, bo zna. Znaczy, będzie jeszcze lepiej. Widzę, że nie pracujesz z pustymi rękami. Zdobyłem brakujące towary, a ty? Tak, ja też mam swoje, więc cały zestaw do dostarczenia, od nowa. Masz szansę naprawić swoje błędy, nie zmarnuj jej. Nie takie proste, widzisz, mam listę, Derwan mi ją dał, ale nie mogę jej rozgryźć. Chcesz powiedzieć, że nie umiesz czytać, po prostu, świetnie. Nigdy nie miałem potrzeby czytać. Mistrz Derwan zaskoczył mnie, wręczając mi ten skrawek pergaminu, ale wziąłem go bez słowa. Nie chciałem, żeby zauważył, że się waham, dlatego nie mogę już się wycofać. Dlaczego mam wrażenie, że nienawidzisz swojego terminowania? Bzdura, przybyłem specjalnie do tego miasta, aby praktykować pod okiem Derwana. Przyszły kwatermistrz powinien umieć czytać, powinieneś więc się bardziej postarać. Może kiedyś, przecież nie nauczę się z tego z dnia na dzień. Słuchaj, pomógł, nie potrzebuję tej pracy. A dobra, pomożemy. Dobra, przynajmniej tak, Adam, dostałeś trochę monet. Okej, dzięki. Do czasu na kolejne pomyłki. Na liście są 4 imiona. Zajmę się tym. Postarcz dzban wina do tawerny. Suknię. No a dobra, niech wam to zrobi. No to idziemy do Derwana. A tędy będzie bliżej. Gdzie to było? A co ty, co ty? Ktoś tutaj Piotra wymieniał? Nie wiem. Może się nie przesłyszał. Chodź tu, gdzie mi spierdzielasz? Pomogę Lubosowi rozwiązać problem ze stawami. Widziałem, że mogę na ciebie liczyć. Czy wyciągnął jakieś wnioski? Był cały czas podirytowany. Myślę, że oszczędziłby sobie wiele problemów, gdyby umiał czytać. Lubos w pewnym momencie zaczął nawet trochę współpracować. Wątpię, że czegokolwiek się nauczył. A, dam mu o tym czytaniu. Wiem, że ma problem z nastawieniem. Chłopak powinien się nauczyć, że nie każda misja jest ekscytującym wyzwaniem, ale niektóre są nieprzyjemnymi obowiązkami, które należy wykonać, aby zrobić krok naprzód. Z twoich słów wynika, że błędy Lubosa nie wyniknęły z jego winy, czy także moje. Przysporzyłem mu dodatkowej pracy, ponieważ nie miałem pojęcia, że nie umie czytać. Może nadszedł czas, aby postawić mu ultimatum, by słuchał poleceń i uczył się, albo poszedł własną drogą. Chłopak się jeszcze uczy. Chcę go skreślać już... Coś tutaj chyba jest nie halo z tłumaczeniem. Posłuchaj, Lubos to dumny chłopak, tak jak jego ojciec. Tak znałem jego starego, ale nie będę się cię teraz zanudzał tą zamierzchłą historią. Jest tylko, że chłopak od lat jest sierotem i doświadczył w życiu wielu nieszczęść. Nie chcę, by znów tułał się bez celu od wioski do wioski. To by wyjaśniał, dlaczego jest taki trudny i nieokrzesany, biedny dzieciak. Będę ją na niego oko, odwiedź nas za jakiś czas. Zawsze jesteś tu mile widziany. Do następnego. No i tysiak reputacji wpadł. Z czego te Rafik, te młotki się robiło? Miedziane. Ruda miedzi i co tam jeszcze było? Ruda żelaza, nie? Czekaj, cyna chyba coś też było. Nie. The heat is unbearable. Zaraz zobaczę. I'm roasting out here. Can't say a good word either.
Brązowe narzędzia chyba to są, tak? Brązowy młotek. Nie, to nie chyba, nie, to nie było to. Miedziane. Miedziane. Miedziany młotek to jest sztabka miedzi i patyk. Sztabka miedzi i patyk, tak. The heat is unbearable. Ale wolno się człowiek schładza po wejściu do wody. Idę trochę kasy zarobić. O, świnki wróciły, dobrze. Kur. To jajko weźmiemy, więcej jajec nie ma. Siedzisz w wodzie, to nie narzekaj, że jest ci gorąco. No ale właśnie narzekam, bo ciągle było gorąco. Więc... Nie, ja mówię do swojego. A. Chyba robią te jajecznice, słuchajcie. Są jajecznice trzy. No coś poprawili i naprawili w takim układzie. Zrobiłem kazałem im robić jajecznicę i normalnie robią jajecznicę. Ja się miał. Niedługo będą fyzy. What a scorcher. Taka pucha rośnie. Tutaj pszenica rośnie, a tu taki pucha, dobrze. A tutaj co tu rośnie? Owies. Zasiali górale, owies. Oh yes. Zasiali górale, oh yes. Aha. O, smaszna ta jajecznica. Dużoś opierniczył? Jedną tak. To za chłop. Ja zostawiłem dla biednych. Byłem biedny. Tak, najbogatszy z nas wszystkich. Bierzesz 800 plus Rafik, to wiesz. Tak. The heat is unbearable. I jeszcze na pewno przygarną dotacje na fotowoltaikę. No dobrze, to co teraz dalej możemy? Komuś czegoś brakuje, widzę. W rolnictwie, po dole, nie ma zasobu. A, nawóz, dobra, to ja już mogę teraz ten nawóz skołować. A tam w worku zostawiłem. Znowu tu, ale ta świnia ciągle lubi stawać tutaj w wejściu. Nowa świnka jest? Nie, to jest to samo. Dobra, tutaj gnój zabierzmy. Zbierzmy. Słuchajcie, ale tu widzę teraz naprawdę pewną nieścisłość. Wszedłem do tej obory, czy tam do tej chlewni. I normalnie w tym momencie cały ten... to gorąco zniknęło mi, nie? Z paska. A jak jesteś w wodzie, to nie znika. Nie a gdzie jest? No. Jednym tym, czyli jeden wniosek jest taki, lepiej się schować gdzieś pod dachem, choćby to był chlew, niż wejść do wody, żeby się schłodzić. Taka sytuacja. The only time when you're not sure if you're sweating from the heat or from hard work. Hard work is good work. Kurde, jak widzę Damian ich opróżnił z monet. Kogo opróżniłem z monet? Hello. Pierwsza taka niewiasta była. Whatever you need, I've got it. Dobra, ten widzę ma.
piosenki, śpiewają. Właśnie śpiewają, tego nie było wcześniej. No. A ty tam rapki sprzedajesz? Ja? Młotki? Aha, mają tam kasę, bo lecę. Ma 1200. Good luck. Ale ty mu młotki sprzedajesz pewnie. No sprzedałem mu młotki, jeszcze zostało mu 1200. To idę mu młotki sprzedać. Bo się wody napiję. Ale to jest wszystko psiane, to może coś tutaj jeszcze można zasiać. A co można w tym momencie zasiać? Koniec lata mamy. Nie, wiosna, co to jest? Wiosna, lato, lato chyba, nie? Lato. Trzeba się przygotować na jesień już. Aż mi pola. On już prawie nie ma kasy. 500, no to... A, to wszędzie zrobili już to, co trzeba. Dobrze, to już nie będę im tutaj mieszał. O, tu rośnie taka puka. Dobra. Niech to się dzieje tak, jak się dzieje. Pewnie znowu mi brakuje. A w kuchni im czegoś brakuje. A, do jajecznicy im brakuje. Trochę zmniejszymy jednak produkcję jajecznicy. Na razie 20% tutaj zwiększymy na mięso. Dobrze. Nie mają więcej jajek. Jakie to ładne byczki mają. Dobra, a gdzie się robi te drewniane misy? W warsztacie? Potrzeba im w takim razie trochę tych... Gdzie? Nie w warsztacie. Tam, gdzie wiklinowe kosze się robią. No to w warsztacie. Aha, no tak. Dobra, trzeba widzę, że zwiększyć w takim razie produkcję drewna i wód. Bo będzie nam tutaj dużo potrzeba tych mis. I should take some clothes off. Bo nie ma żadnej kłody, widzę. No nie tak mam. Czemu tak mało? Spójrz tutaj mi. Zarządzamy. Pokaż mi teraz drewutnie. A ta drewutnie? Słuchajcie, to może jeszcze jedną drewutnię trzeba postawić. Albo drugiego poziomu. Jak to jest z drewutnią drugiego poziomu? Kurde, jeszcze mało. Nie mamy, bo byśmy mogli drugiego poziomu wziąć. A nie, to brązowy młotek. A nie miedziany. Brązowe są droższe. Dobra. A ile mamy... Jedna rzecz, ile mamy drewna opałowego?
Chciałbym coś zobaczyć, gdzie to jest tu. Lniane koszule. Słuchajcie, drewna opałowego też nie ma. A deski? Możemy koszulę też robić. O, deski jest. Dobra. 530 za koszulę. Deski wstrzymano, a tu? To co zmniejszmy. W razie to 15%, a tu zwiększmy. O, niech kłody tutaj robią. Na to, żeby my koszulę robili. Bardzo dobry pomysł. Bo mamy len, tak? Teoretycznie. Koszulki będziemy mieć? Tak. Z nadrukiem. King Bruce Lee Karate Mistrz. Len mamy, lnianą nić, ale lnianej tkaniny nie mamy. Najpierw trzeba robić tkaninę. No. Różne. The heat is unbearable. To nie to. No jak się tkaninę robi? W szwalni. A bo jestem ślepy? To może na innym urządzeniu. Masz tam w szwalni, masz taką, gdzie taki kołowrotek, czy nie, nie kołowrotek. Aha, jest, lniana tkanina. No. I'm rousing out here. Jedna nić. A to oni będą też robić, jak damy im to, żeby robili? Tak. Mam coś im tam... W szpalni jest ktoś? Pracuje tam? Nie. To trzeba kogoś zatrudnić ewentualnie do szpalni. Aha, to zarządzaj wioską. O, właśnie teraz patrzę, czekaj. Poczekaj, to ja kupię schemat tej koszuli. Ale i tak najpierw musimy jakąś kogoś do roboty zatrudnić w takim razie. Tak, bo w szpalni nikt nie pracuje. To ja kupuję schemat. Zaczekaj, zobaczmy, czy mamy domy wolne. No jest, Rafika. No jest. No to idę, spróbuję kogoś zatrudnić. Do szpalni. No i żeby robił... koszule lniane. I będzie pieniądz z tego, bo to za 500, to nawet niech za 250. Tak, musi robić, zacząć robić tkaniny w ogóle. Dopiero potem, nie? No. Czekaj, coś jeszcze muszę zrobić. Nawet jak tu jest cena 500, no to tam będzie 250, to i tak się opłaca. To jest produkcja. Dobra. 10 sztuk, masz 2,5 koła, nie? Jeszcze jedna rzecz zobaczę. Gdzieś sobie wodę człowiectwo. Czyli ostatni ten. Dobra. Ten pasuje. Ten nie pasuje. Tutaj nie pasuje. Dobra, mam kolesie. Mistrz gniewa. O! No. Dobra. Przypisz dom. Akceptuj. I wolne miejsce, szwalnia. Dobra, już. I teraz tak, to wiesz co?
to na jesieni każe mu robić lnianą koszulę, znaczy tkaninę, a niech zimą zacznie z nich tkać te, co? Może w ten sposób. No bo do koszuli potrzeba lniana tkanina i lniana nić. To tam nici są chyba. To na razie mu na jesieni każe robić tkaninę. Dobra, niech zrobię, niech też robi lnianą nić. I tkaninę. No. No tak mu daj po 50. A potem lniana koszula niech robi zimę. No. O, studnia wolna, mogę się napić w końcu. Nie mogę się napić, a nie mogę. Otwierć. Dobra. Tutaj tak, po 50% niech będzie. Która ma brak zasobów do lnianej nici. Czyli łodygi lnu nie ma. I trzeba zakupić. Znaczy zakupić, zasiać len. No tak, ale pamiętasz kiedy się siało len? Nie. Chyba na wiosnę się siało, coś tak czuję, ale powinniśmy... A, bo może my już mamy, wiesz? Tak, mamy dużo lnianej nici. Wiecie, wracam do wioski. Już ci mówię, mamy lniany nici, mamy 17. Dobry wieczór. Nu mamy 209. Cześć Kasiu. Nu mamy 290. Cześć Kasia. Lniany nici 17, lniany tkaniny 4. Nawet dwoje chcę wygrać jedno do tego, żeby zrobić lnianą nić. Czyli oni tam przerobili za dużo. Tych łodyg lnu na... Rafik, kupisz łodygi? Jeszcze raz? Jesteś w tym? Jestem w mieście, ale już rynek się skończył. No i zaraz się nam skończy. A nie, bo jeszcze mamy pół godziny. How are prices so low you don't need to have a nice day. Same influencerskie głosy tu słyszę. Cześć Kasiu. Właśnie, stragany możemy już robić, czy nie? A gdzie się stragany robi? Budynek trzeba mieć. Nie wiem, czy on już jest odblokowany, czy też nie. Budynki to będzie w produkcji, nie? Nie w produkcji. Kurde, do trzeciej kuźni jeszcze mamy 4,5 tysiąca prawie. Dramat. Szef jest na wiosnę. Modlin. Na wiosnę? A ile jeszcze mamy dni do jesieni? Koniec. Już. Dragan jest Rafik. Mamy jeszcze... No, 1900 punktów technologii. Mamy głosy tu słyszę. Aj tam Kasia. Może Damian? Nie no, Rafika jej chodziło. Na pewno. How do you do? O, pasiekę możemy mieć. A czemu my osła nie mamy? Jak mamy oślarnię, gęsiarnię? Jeszcze nie wybudowaliśmy. Na razie ciężko nam utrzymać, wiesz, jeszcze świniarnię i ten, bo z paszą mamy jeszcze problem. Bo w sumie osła to tu widzę, takiego jak w lustro się spojrzę. No a to wiesz, Damian, jak ja patrzę w swoje lustro, to widzę jakiegoś jelenia. Dwa osły i jelenie. Dobrze, ja już nic nie mówię. Tylko Rafik widzi tygrysa. Nie, Rafik widzi swoje wąsy. Tygrysie.
Kasia, na serio damy jeszcze osób też tu przyciągać. No oczywiście. Idę też jeszcze wbijam przed snem. Żeby ten zgag nie miał na nic. I should take some clothes off. By też mogło być niegłupie. Miedziana włócznia. Dobra. Kurczę, co można zrobić z czaszki jelenia? Sprzedać. Cena tylko 10. No więcej nie będziesz. Dobra. Adam, po co ty jesz teraz? Jak się pora roku zmienia? Słusznie. Słusznie, biedziesz, zapomniałem. Bardzo dziękuję. Do wyra. Moment, jeszcze widno jest. Dobra, Rafik. Moment, muszę chmiel posadzić. Co musi? O! Chmiel. Dobra, Rafik. W końcu Rafik parapetówę będzie robił. My tu za 12 lat. O, Kasia dobrze mi podpowiada. Jeszcze miskę do zupy. Jabłko. Liwkę. I should take some clothes. Miel. Od strażaki wyją. Ciebie? Jeszcze jedno. O, Kasia ci napisała, Paweł, że z czaszki jelenia możesz sobie zrobić miskę do zupy. O, widzę, że Adam jeszcze nie śpi. No bo patrzę, co ten tutaj wąsaty, o. Bo ja myślałem, że to jakiś parobek mi będzie drzewo tutaj na tym pieńku robił. Parobek, ale cię Adam teraz pojechał. Nie skomentuję. A co ty robisz, butelka na piwo? Ja będę z wąsami dyskutował. Ty, tu była jakaś impreza, butelka na wino była. Na piwo. Jak stawiałem ten. Jakąś taką nazywa. Właśnie była widoczna. O, a umie. Chyba nic nie komentuje już. Jeszcze wy nie śpicie. No już idę, bo przybyłem u ciebie. Zanim dobiegnę do siebie teraz, to. Za daleko mieszkasz. A dzisiaj śpię na łóżku wodnym. O, Damian jeszcze nie śpi. Już śpię. Już nie śpi. Paweł. Jo. Następna pora roku. No już prawie 2 godziny mamy. No bo tak 2 godziny to jedna pora roku jakoś. No, 0,5 godziny jeszcze mamy do końca. O, jesień. Idę dostać liścia. No idę najpierw zobaczę na polu, co się dzieje. Co ty ja miałem zrobić teraz? No dobra, oni tu powinni zacząć zbierać. Ile kapuchy jest? Ile będzie kapuchy? Ile będzie zboża? Pszenica? To ja pójdę na grzybki. Wiem, co miałem być. Dobra, niech tutaj ludziska pracują dzielnie. Szkoda, że z tego gołębnika jeszcze gołębie nie są. Nie latają. Gołębnik trzeba byłoby zrobić. Znaczy, ja tu mam taki dekoracyjny, ale gołębia nie uświadczysz. Oj, sorry dziecko, że cię zdeptałem. O, druga świnka się pojawiła mała. To już 5 mamy? Tak. To one sobie lepiej radzą niż... Niż ty, Rafik, nie? Dobra, ja tego nie pamiętam. Dobrze. Zaraz, Adam w końcu tam to ubruchał, udobruchał czy nie? To zrobił? Ruchał? Znaczy udobruchał? Ze słowami, Rafik. Powiedzcie, udobruchać. Co, tak, tak. Tak, Rafik. Kop, Kuba, kop. Co ty, Rafik, nigdy grobu nie kopałeś? A,
teraz, to jest Adama? Epic historii tego swetra i tak Adama. Dobra, bo są nowe te zlecenia. Ja idę do Dermona porozmawiać. Pany, bo jest takie coś, rozmiar ma znaczenie. Dostarcz 10 ogoni. 23% zadowolenia ma twoja, jak ona? Mojmira, Adam. Powiedzieć, bo ja tutaj się zajmuję wioską i zaniedbuję swoją kobietę. Ale mam tych kurczaków. Ojej. Ale jajec nie ma żadnych. Co tu się wydarzyło? Dwa koguty. No bo ten dwa koguty, no to kurczaczki będą, a nie jajka. No ale resztę to zobacz, dwa koguty, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kur. Chyba, że już ta jajecznica się robi tak na stałe. O, podgrzewkę znalazłem. No. Dobra, tutaj już karmią, tutaj wszystko jest, tam jest. Zobaczę, jak tam z tą teraz tutaj pracą. Czegoś znowu tam brakuje. To pewnie w szwalni czegoś. Też. W szwalni brakuje. A, tych łodyg lnu. Dobra, to ja na razie zjadę łodyg lnu. Dobra, to idę zobaczyć, ile te łodyg lnu kosztują. Może będzie miał. Na razie niech tą lnianą tkaninę po prostu robi. Coś. A, w warsztacie, słuchajcie. Kołpa jest chyba uszkodzona. Gdzie? Coś jest uszkodzone, warsztat. Idę zobaczyć warsztat. Może trzeba go naprawić. Pyk. Naprawiany. Tak, coś tutaj się popsiło. Dobra, idę jeszcze po słomę. No i kurde, ten miele ładnie to wygląda. Czemu nie mogę tego naprawić? Tu mam... Czemu mi zdrowienie wraca? Powiem wam, nigdzie nie ma łodyg lnu. Ciekawe. Chyba, że to jest ciągnek, to nie. Nie mogę naprawić już więcej warsztatów. Ale teraz się chociaż tu poprawiło, chyba tak. A, brak zadań z warsztatu, ale tak w warsztacie nikt nie pracuje. Dobra. Kuchni czego mi brakuje. O, nie ma mięsa. Zjedźmy trochę teraz ten. O, ten może będzie miał. A w szopie rolniczej brakuje im narzędzi. Tylko żebym wiedział jakich. Podkosy. Jest łodyganu. Mogę kupić. A ty jak tam uważasz? Już kupiłem. Okej. To idę zanieść. 30 kupiłem. Chyba starczy.
Y, wyciągnij, ale co mam wyciągnąć? Pewnie. Upk. Te łodzie gildnudzie dać to do magazynu. Zwykłego. Tak. Nasz jest niezwykły. Tam, gdzie są kłody. Tak. To biegnę. Pierwsze. już uciekam, tylko chcę zobaczyć. Dobra. Tutaj te... Kurde, mamy jakieś... A jest tu sztabka brązu i sztabka żelaza. Wezmę brązowe i sierp, czy jakąś kosę zrobię. Już. No, dobra, a gdzie się robi różne dekoracje z gliny? Który to budynku może być? Brązowe narzędzia. Brązowe narzędzia? A, ale nie, ja do siebie mówię. Aha. Kurde, nie mogę kupić schematu brązowego sierpu. Ile ci brakuje? Ale czekaj, zobaczę, a mamy gdzieś jakiś... Gdzie te łody gilnu? A, miedziany sierp za to. A mamy gdzieś sztabki miedzi? Powinny być w magazynie chyba. Chyba były, chyba widziałem. Sztabka miedzi. Nie ma. Nie ma w magazynie. A jakie są sztabki? Brązu i żelaza. A, żelaza. Nie dobrze. A mi nie zostało ty miedzi z tego? Chyba nie. I wonder how much time it would take to build a settlement like this one. Dobra. Czyli warsztat drugiego poziomu to posiadamy. Pierwszy. Nie. Posiadam. Chyba tak będzie, że trzeba go podmienić. Dobra, zrobię ten kamienny sierp. Prosto. A ile tych sztabek potrzebujesz? Wiesz co, tam chyba były... To jest chyba dwie sztabki chyba, miedzi. Żeby zrobić jeden sierp. Ale dobra, to zrobimy na razie z kamienia i dupie mam. Czekaj, ale żeby zrobić sierp, potrzebuję patyki i kamienia. No. Dajmy trochę patyków. Nie, nie powinno tam być od groma. A patyki jest tylko 4. Kamieni jest trochę więcej. Teraz tu. No, tylko jeden mogę zrobić. Kurczę. Demon zaraz pobiegnie do złotnika. Mówisz? To mamy, patyki też mogę tu zostawić, piór mogę zostawić, na jakiej to noszę. Jak tak, kobiet, Kasiu, nie ma? Przecież Rafik już ma dziecko, to przecież nie ma z Adamem. No. A właśnie, idę bajerować tą moją. A ty już zacząłeś bajery jakieś tam czynić? Tak. Wow. A ty. Jeszcze Paweł tylko. Nie wiem tylko, gdzie jest ta moja, ale gdzieś się tutaj szwenda. Zgubiłeś ją? Nie wiem, co ja będę na smyczy trzymał. To bite mi ukradli. Poszła do pracy. Nie bajerowałeś, to poszło.
No matko. Gdzie jest mój Mira w ogóle właśnie? Damian, a może Adam po prostu ją zatrudnił? Ja wiem. Przyjdzie wieczorem do domu, to... To się przywitasz. Się przywitam. O matko, dopiero sympatia 25. Co ty, Rafik, na drugiego poziomu podnosisz warsztat? Tak. Okej. No dobra, ten tu widzę, że dzierka dzielnie, bardzo dobrze. Najważniejsze, by wróciła. No tak mówią. Część się opierdziela. Dobra, czego znowu im brakuje? Ja pierdzielę, co za ludzie, tylko... Po dole brak zasobów. Nie mają nawozu. Już. A tutaj w kuchni? Mięsa. No przecież jest mięso w tym. Ale nie pieczonego, tylko... surowego. No zwykłe. Nie wiem, no brakuje mięsa. Przecież... A jak jest... Kaczem, a nie ma mięsa już. Dobra, to idę na polowanie. Ja to może ktoś jeszcze nie ma może pracy, to dam mu. Wyślę go na polowanie. Nie ma sierpu i kosy? Przecież rzuciłem już sierp i kosę. Aż idę to sprawdzić, bo coś tam się dziwnego dzieje na polach. Nie tu. Dobra, idę co polować. No nie ma. Tu te łosie są. Idę zrobić te łosie. Łosie i jelenie. Kury, tak? Gęsi, dróg. Co tam, już popsuli prasę? Faktycznie nie ma. Dobra, patyki. No nie ma nawet patyków. Co mi tu wszystkie patyki wziął? Pewnie Rafik. Ja? Skończę znowu. Nie? A wyglądasz mi do takiego. Narąbali tych drzew, zostawili takie jaki. Co za ludzie. Kurde, to wygląda jakby tutaj tajfun jakiś przeszedł. A tutaj wyłocili. Z Wisłą 6-1? Ojojoj. To musiało boleć.
A nie dla Wisły raczej, nie? No, chyba w Wiedniu grają, to chyba dla Rapidu. Ale to bym się spodziewał. A co to jest? To jest ten Puchar Ligi Europy, czy jak to się nazywa? Nie, to jest akurat... No nie Liga Mistrzów w każdym razie. Liga Europy to jest. No. To nie jest konferencji. Zacny. Jak w tym. Jak w tenisie 6-1. Uźwa. Damian, oglądałeś dzisiaj IGę? Oglądałem. Kurde, jak mi szkoda, no. No co zrobisz, no. Ona też nie jest robotem, nie? No dokładnie. No i tak, tam jestem dumny, kurde. Kiedyś to... To jest tak jak było, nie? Jak teraz niektóre opinie czytam. Też po prostu ludzie to są... straszni. Nie mieliśmy na tym poziomie tenisistki, to było źle. Mamy na bardzo wysokim poziomie tenisistkę. No pierwszą rakietę świata też źle, bo kurde odpadła. No ludzie. A to tak jak było z Małyszem, nie? Jak kurde wygrywał, to wszyscy brawo mu bili, ale kurde jak mu się tam coś raz coś podwinęło, to kurde już narzekanie, jęczenie i tak dalej. Jesteśmy tak nienasyconym jakimś narodem, że ja pierdzielę. No. Jeszcze powinniśmy mieć w piłkę kopaną, też wygrywać. Tak. Każdą. Jakbyśmy akurat piłkarze, to jest trochę inny już. Dokładnie, ludzie mnie zagrodzisz. Najważniejsze to tylko hejtowie. Dokładnie. Ja nie wiem, no dziewczyna po prostu tyle, co już zdobyła. I teraz, a nawet też już byłem w szoku. Chociaż jeszcze jutro gra mecz, przecież o brąz. No. Ale ona kiedy? Od wtorku już gra w US Open? Jakbym się kurwa wystraszył. Tak, bo na codziennie gra. No. Bo mnie żubr zaatakował. Ona w zasadzie chyba nie ma dnia takiego, że ma przestój. Nie. Codziennie coś. No teraz będzie miała sobotę, niedzielę. No bo przez to, że teraz przegrała, no to w sobotę nie gra, tylko jutro. A Radwańska nie była nigdy jedynką, Piotrek. Dwójką była. Ona najwyżej tak, była na drugim miejscu i też nie osiągnęła tyle, co Iga. Ale Radwańska też była, tak, nie powiem, że była złą tenisistką, bo też bardzo wysoko, nie? No. No ale tyle, co Iga osiągnęła, to nikt nie osiągnął do tej pory. Dokładnie. Wysiłek, stres w ogóle, no. Dobra, robię tutaj. Dobra, zbiorę te kapuchy, pomogę im. O tyle mi szkoda, że po prostu no i się należało to złoto. No kurde, to już by tak przypieczętowało wszystko. No tak jak szkoda mi jest Małysza, że nie zdobył złota olimpijskiego. No wtedy co Amman koczył tak po prostu, tak za przeproszeniem z dupy i mu pozabierał to złoto, to już było. Wiesz, no Małysz nie ma. Nie ma, ale powiem ci, no ta Iga no jeszcze ma, to ona ile ma? 22 lata dopiero, nie? 23. No. To no, na przyszłej olimpiadzie 27 lat, no to jest... To jeszcze ma szansę. Idealny wiek. No. Dobra, niosę mięso. Z nami rozmawiam i się nie mogę zdecydować. Niosę mięsiwo. Dobra, opuszczę troszkę.
Dobra, panny, zaniosę mięso i trzeba będzie się zbierać powoli. Słuchajcie, ja idę zanieść kapucha. Kurde, tej kapusty, słuchajcie. Nie jest to, żebym kogoś wyganiał, nie? Ja też już się powoli kieruję do domu. Ale dwie godzinki, no to dwie godzinki, nie? Jeszcze z 5 minut. No to mówię, nie? No. Ja ci pilnuję, panie Damianie. Stoper jest taki do mierzenia jajek. Nie wiem, Paweł, co ty robisz z jajkami. To chodzi o czas gotowania. Okej. Okay. Wszystkiego kurna tu trzeba się wytłumaczyć słowo. Każde słowo jest na wagę złota. Właśnie, Rafik, ile ty masz tamtego złota? Mało. Mało, kilka tysięcy. Nie, bo to kiedy się podatki? Na wiosnę płaci, nie? Zanie się bicie. Do ugniatania mówisz? Nie, tutaj nie znają pojęcia kiszonej kapusty. Weźcie smaka, nie róbcie mu coś takiego opier. A taki bigosik, nie? Jak u Mareckiego. O. Kurde, że też Mareckiego. Kiedy u Mareckiego był bigosik? To nie u Mareckiego, to akurat u Kaka. Marecki, wiem, że jadł bigosik, to na pewno. Czego Marecki nie jadł? Czemu ty, Rafik, masz rękawice? No bo on wszystko robi tak, żeby nie zostawiać odcisków palców. Jak brakuje patyków, to wiadomo kto. Ty patrz, jaka to jest menda jedna. Ty żeś jest menda i jak to Paździoch mówił? Paździoch, czekaj. Menda i erosoman? Erotoman? O, erosoman jesteś. Menda i erosoman. Jeszcze z wąsem na dodatek. Później pójdziesz do magazynu, szukasz skóry, no nie ma, no. Rafik se, no jeszcze se czapkę kościuszki założył. Ja się zdejmuję. Tak go, spuszczę. Gdzie to jest jeszcze? Gdzie ja zostawiam tą czapuchę? Jeszcze sakwę ma. I bez gaci w teraz chodzi. Co za erosoman, uciekam stąd. Co, sprzedał spodnie, żeby mieć kasę? Nie, no ma sakwę. Sakwę sobie kupił. Zrobił pewnie, znaczy. Jakie zrobił? No już Adam przecież tam zostawił jedno jeszcze. Już na mnie zrzucę. To też będę miał. A do czego ta sakwa jest? Powiększa ci ekwipunek o 3 kg. Kurde, już myślałeś, zacząłeś mówić powiększać i ja musiałeś powiedzieć ekwipunek, no. Rafik, nie wiadomo co. Jak ty będziesz, co ty rozumiesz pod słowem ekwipunek, to już jest twoje. Aś, a sakwę pewnie zrobił z tych spodni. Dobra, słuchajcie, my tu gadu-gadu, zbieram kapustę i kończymy na dziś. Za tym to jest mała sakwa. To mało powiększa. Ubierz się, Rafik, tu ludzie patrzą. Albo se buty ściągnij, no. Właśnie jeszcze jedno. Kurwa. To za to ostatnie, co żeś mi tak przyładował. I muzykę słyszę. A czemu ci się tak ręka czyni się?
Nie wiem. Ale kurwa, muzyczki tu pododawali. Ale ty jesteś w mieście? Faktycznie. A. Też słyszę muzykę. Jak mi duzia lata do tej muzyki. No, Kasia się napisała. Rafik przynajmniej jest szczery, nie ukrywa, że jest mała sakwa. Oj, poził, poził. Kończmy to, bo tu zaczyna to wchodzić na normalnie. Złe tory. Ale tylko od pół godziny dopiero. Menda bazarowa, o. Też dobrze. Widzę, że budynki na poziomie drugim to otrzymały też oświetlenie. No. No też się zdziwiłem, że w końcu mamy prąd. Przecież niekoniecznie, bo magazyn pierwszego poziomu też ma oświetlenie. Też ma oświetlenie, no. A nie było tego. No nie było. Było ciemno. A ogólnie teraz ten ostatni update duży. No duży był. Słuchajcie, mamy pełny magazyn. Chodzi o jedzenie. 500 kilo. Właśnie uzupełniłem. Nie mam już koniec? No. Musimy robić drugi magazyn żywnościowy? To będzie posprzedawać trochę tej kapusty, albo powiększyć magazyn, no. Albo wyrzucić po prostu na kompostownik. Albo. Ale to wiesz co, chyba na początek lepiej trochę posprzedawać. No, ten początek też mamy długi. Mamy magazyn drugiego poziomu? Chyba nie mamy magazynu, nie? Nie. Magazyn zasobów. Magazyn żywności. To jeszcze nam brakuje 360 punktów. No faktycznie, zjem sobie trochę kapusty. Dobrze, Kasia mówi. Czy kapucha zjedzą? Dobra, to stańmy tu. Dobra, idziemy się właśnie tutaj. Zbiórka pod. Tak jest. O, ktoś tutaj jakieś oświetlenie postawił. Rafik, nie ma za co. Jeszcze z niemieckiego hełmu. Nie, to jest miska liniana. Tak, Pawła nie ma. Już. Nie ma Pawła. Znowu cię zabili? Nie, nie zabili mnie. Zabili go i uciekł. 40 metrów. Dobra. No, dobra. Bardzo dziękuję. Fajnie było mi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miło było, jak zwykle. Tak, było miło. Także po długiej nieobecności coś znowu w wioseczce się tutaj zadziało. Damian zmalał? Nie. Damian zawsze jest taki tu harpagen. Damian stoi w dołku. To jest tylko ten błąd paralaksy, Kasia. Błąd paralaksy. To inny kąt widzenia. Także trzymajcie się, dobrej nocy życzę wszystkim i do następnego. Dobrej nocy. Do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć, trzymajcie się i dobrej nocy wam życzę. Dobranoc. Dobranoc. Kuźwa dwa razy. No. Koniec dynastii, nie żyjesz. Zabiłem go. Zabił chłopa. Kuźwa, teraz ty maj tak daleko. Dobra, ja bym chciał przestać tak tańczyć, jak to się przestaje tańczyć? Dobra, panie. Adam, rób zapisa. No dobra, usłyszałeś.
Co wy tu robicie? Bijam się. Tak mi się wyraźnie mówi. I uważaj, bo Rafik do nas już z tym ściem idzie. Dobra, Adaś, weź to nagrywaj. Oj, chłopaki, chłopaki. Wiecie, co pies robi, jak mu się nudzi? Także polecam. Dobra, zapisane wypadło z gry. Także kończymy. Wyjdź z gry. Tak. Dobra. Na razie. Tak, trzymaj. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.